Ateca może być Cuprą i mieć prawie 300 koni. Mogła być Seatem i mieć koni prawie 200. Ale wiecie, jak wygląda najlepsza Ateca? Wygląda tak. I pod maską ma 1,5 litrowe TSI. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dziś po raz trzeci zza kierownicy Seata Ateca i chyba faktycznie do 3 razy sztuka, bo tak jak powiedziałem, to jest w końcu najlepsza i najbardziej optymalna wersja tego samochodu, przynajmniej moim zdaniem dla klientów, którzy naprawdę szukają tego typu samochodu. I już za chwilę przechodzimy do Ateki, jeszcze tylko słowo na temat partnera odcinka. A jest nim dzisiaj Car Vertical, czyli serwis, w którym bez wychodzenia z domu sprawdzicie historię samochodu, którym jesteście zainteresowani. Bo zobaczcie, przykładowo ktoś chciał kupić Volvo V60 z 2015 roku, nie jest ono kradzione, zgadza się stan licznika kilometrów, tak samo stan finansowy i prawny, ale było uszkodzone. I o ile sama ta informacja dużo nam nie mówi, możemy sobie kliknąć zdjęcia, no i patrzcie. Kto z Was chciałby kupić taki samochód? Ja z pewnością nie. Możemy sobie zobaczyć kolejne zdjęcia i tak naprawdę zaoszczędziliśmy minimum kilkaset złotych na podróż czy na eksperta, który sprawdziłby to za nas. Car Vertical to oczywiście nie tylko zdjęcia, możemy sobie sprawdzić, czy zgadza się specyfikacja samochodu. Podobnie jeśli licznik był kręcony, to również znajdziemy taką informację, tak samo o kradzieży. Także pamiętajcie, aby przed zakupem używanego samochodu zawsze sprawdzić to auto w serwisie Car Vertical. A korzystając z linka, który macie w opisie do tego filmu, zrobicie to 10% taniej. Także dbajcie o swoje pieniądze i bezpieczeństwo, a my wracamy do Ateki. No dobra, ale żebyście wiedzieli, o czym my tak naprawdę mówimy, to zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tam 4-cylindrowe TSI. Ono ma pojemność 1,5 litra. Dysponuje mocą 150 koni mechanicznych. Taką Atekę rozpędzi do 202 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,1 sekundy. Czy to zabrzmiało mocno i dumnie? No pewnie, że nie, ale nie po to jest Seat Ateca, przynajmniej moim zdaniem. A po co zatem on jest? No to na przykład po to, że otwierając bagażnik zobaczymy, że ma on 510 litrów. I to moim zdaniem są zupełnie nieoszukane litry. Zauważam, że mamy dosyć wysoko wysunięty próg załadunku, a bagażnik jest niżej. To dla pewnych osób może być minus. Ja na przykład coś takiego nawet lubię, bo łatwiej mi ułożyć rzeczy w środku. Nie latają one po całym samochodzie, nie uderzają w klapę bagażnika, więc dla mnie to jest na przykład ok. Ale sama pojemność, no ponad 500 litrów to już jest coś, dzięki czemu ten samochód możemy uznać jako auto rodzinne. A przecież po to są crossovery, SUVy, kompaktowe SUVy. Nie wiem, czy są kompaktowe crossovery, ale takie wszystkie podniesione samochody, które tak wszyscy uwielbiają. Może oprócz mnie. Ale idźmy dalej. Wskoczymy do tyłu. Szybko przeskoczę przez te podstawowe rzeczy. Jak ktoś oglądał pół roku temu, no to przypomnę, a jak nie oglądał, no to będzie miał na świeżo. Także ja tutaj przy swoim wzroście, a jest to 182 cm, kompletnie nie dotykam do fotela kierowcy. Jest ustawiony dla mnie i miejsca mam tutaj zupełnie wystarczająco. To samo nad głową, no wiadomo, to jest podniesiony samochód, także tutaj żadnego zaskoczenia nie ma, chociaż warto to zaznaczyć przy tak dużym panoramicznym dachu. Wskoczmy też do przodu, bo trzeba tutaj poświęcić chwilkę. I pierwsze, co rzuca się w oczy, może poza taką troszkę smutną atmosferą, to, czyli panel klimatyzacji, który jest w pełni manualny. Możemy w samochodzie z tej grupy ustawić sobie temperaturę, ustawić temperaturę dla pasażera. Możemy sobie zwiększyć nawiew, zmniejszyć nawiew i tak dalej. To jest coś, gdzie ja zauważam, że część producentów nadal zachłysnięta jest tym wszystkim dotykowym, ale część wraca do obsługi manualnej i super. Bardzo dobrze, że tutaj sterujemy w ten najprostszy, najbezpieczniejszy sposób. Co tutaj ze sobą nie gra moim zdaniem, to ten samochód, czy to z zewnątrz, czy jeśli chodzi o wygląd, czy jeśli chodzi nawet o silnik, czy jeśli chodzi o projekt całej deski rozdzielczej, jest mocno, nie wiem, konserwatywny, może tak to powiem. Taki dość zachowawczy, bardzo spokojny. No i nie grają z tym multimedia, bo te multimedia są po prostu przekombinowane, czyli odwrotnie niż cały ten samochód. Bo wszystko możemy powiedzieć o Seacie Ateca, ale na pewno nie to, że jest przekombinowany. No ale multimedia są. Nie będę w to długo wchodził, one nie są najszybsze. Czasem ciężko się tutaj odnaleźć, ale w sumie ja zaczynam zauważać, czy zaczynam myśleć, że te multimedia fabryczne troszkę tracą swoją rolę, czy tracą na wartości, bo tak mi się przynajmniej wydaje. Większość z nas jeździ podłączając telefon, więc wtedy te mapy, Spotify i tak dalej,
No jeśli obsługujemy klimatyzację tutaj gdzieś oddzielnie i nie przeszkadza nam to, że musimy zmieniać ekran, to wtedy tak naprawdę obsługujemy samochód przez telefon. Kwestia tylko, czy z kablem, czy bez. Więc jak jeździcie na telefonie, to nie ma dla Was znaczenia, a jak jeździcie na tych fabrycznych multimediach, to poświęcicie trochę czasu, żeby się tutaj odnaleźć. Pochwalę też, bo trzeba to zrobić, jak jest powód, że ani razu nie rozłączył mi się telefon po podłączeniu bezprzewodowym z Android Auto. Także bardzo duży plus. Bo w tej grupie, czyli w Skodach, w Seatach, w Volkswagenach, bywało bardzo różnie. I to jest już kolejny test Ateki, gdzie jest naprawdę dobrze pod tym względem. Także chyba to nie jest przypadek. Jeszcze jedno słowo na temat nagłośnienia. Ja mam tutaj system Beats. I nie pytajcie mnie, bo nie będę w stanie tego Wam wytłumaczyć. Ale jeśli dobrze pamiętam, to przy poprzednim teście Ateki też miałem system Beats. I mówiłem, że on jest średni. I żebym do niego raczej nie dopłacił. I nie wiem, o co chodzi, bo ja nie mam żadnych informacji, że system Beats w tym samochodzie jest w jakiś sposób poprawiony. Nie wiem, są lepsze głośniki, jest ich więcej. Moim zdaniem to jest to samo, co miałem w poprzedniej Atece. A moje wrażenia, mój odbiór jest dużo lepszy. Ja cały czas nie powiem, że to jest jakiś niesamowity system, ale jak na audio w samochodach nie premium, audio nie za miliony, to tym razem byłem całkiem pozytywnie zaskoczony tym, jak to gra. I tak jak mówię, nie pytajcie mnie, o co chodzi, ja sam nie wiem. Tam było średnio, tu jest całkiem ok. Dziwna sprawa. Chyba, że już tracę słuch. Ale to w sumie bym słyszał gorzej. Nie wiem. Za ten bym dopłacił. I jeszcze tak na szybko, bardzo podobają mi się zegary, są bardzo czytelne, mają dużo ustawień, każdy znajdzie coś dla siebie, więc tutaj plusik. Plusik za auto hold, który po pierwsze jest, po drugie nie trzeba go włączać za każdym razem, chociaż ze dwa razy zdarzyło mi się tak, że ja wsiadłem do samochodu, a ja tego auto hold nie wyłączałem, bo po co? I potem musiałem włączyć. Nie wiem, może na chwilę zgłupiał samochód, ale auto hold teoretycznie działa tak, że raz go włączycie i działa, dopóki go nie wyłączycie. Mamy też tryby jazdy, ale szczególnie przy tym silniku myślę, że nie trzeba się nad tym rozwodzić. W bardzo dużym skrócie, normal to normal, sport to wyższe obroty, niższy bieg. No i eko, gdzie na przykład dynamika po naciśnięciu gazu w trybie eko jest taka jak, nie wiem, w Polonezie, no ale nie po to włącza się tryb eko, żeby szukać dynamiki. W każdym razie między eko a sport jest przepaść i tak powinno być. No dobra, ale przejdźmy do tego, co w tym teście jest najważniejsze, czyli Seat Ateca z silnikiem 1.5 TSI, 150 koni. I może zanim o nim, to jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Otóż w najnowszym cenniku Ateki nie znajdziecie silnika 2.0 190 koni, czyli tego, który testowałem pół roku temu. Nie wiem, czy to jest na stałe, czy na chwilę, ale w tym momencie, w momencie nagrywania tego testu, tego silnika nie ma i z tego co wiem, to go nie będzie. Także jeśli szukacie Ateki 2.0, no to albo zostały jakieś ostatnie egzemplarze, albo zostaje rynek samochodów używanych. Chociaż bardzo świeżych, no bo pół roku temu ten silnik w cenniku jeszcze był. Tylko teraz tak. Wybór słabszego silnika oczywiście wiąże się z pieniędzmi. Ja zaraz do tego przejdę, ale najpierw powiedzmy sobie, jak tym się jeździ. Ja uważam, że 1.5, 150 koni, 250 Nm, może to nie jest jakoś szczególnie dużo, ale to wszystko w mojej ocenie do takiego samochodu, jakim jest Seat Ateca i dla takiego klienta, który szuka takiego samochodu, to jest zdecydowanie optymalny wybór. Tutaj zupełnie nie potrzeba nic więcej. Mamy poniżej 10 sekund, mamy całkiem fajną dynamikę, tak naprawdę przy każdej prędkości, czy to przy ruszaniu, czy gdzieś tam na autostradzie, nie ma znaczenia. Ten silnik daje sobie spokojnie radę z tym samochodem. Powiedziałbym wręcz, że to jest silnik stworzony do tego samochodu. Jasne, mocy nigdy za dużo. Tylko za tę moc trzeba zawsze zapłacić. I pytanie, czy do takiego samochodu jak Seat Ateca trzeba 200 czy nawet 300 koni. Są oczywiście osoby, które szukają dokładnie takiego samochodu, o takiej bryle, no i chcą mieć auto dynamiczne. I wtedy Cupra, super. Ale nie oszukujmy się, większość klientów Seata Ateca to są osoby, które mają dzieci, przewożą w tym samochodzie dużo rzeczy, chcą mieć auto wygodne, gdzie wygodnie wsiądziemy, wysiądziemy, przewieziemy właśnie te dzieci, zmieścimy się ze wszystkim. Do takich rzeczy nie trzeba 300 koni. Powiem więcej, do takich rzeczy wystarczy te 150 koni w silniku 1.5 TSI. Ja naprawdę nie miałem żadnego momentu, gdzie bym stwierdził, że to nie jedzie. No bo to po prostu jedzie. No i jeszcze jeden aspekt, który w teorii powinien zadziałać na plus 1.5 TSI. Tylko czy tak się stało? Spalanie. Ja tym samochodem na drogach podmiejskich potrafiłem mieć czwórkę z przodu. To było bardziej 4.9, czyli praktycznie 5 litrów, no ale jednak to jest całkiem dobry wynik, jak na samochód o takiej bryle. Na ekspresówce moim zdaniem też było całkiem ok, bo tam jakieś 6,5 litra. Tylko teraz autostrada 8,5 pod 9, no i miasto. Ja w mieście spalałem minimalnie 8, ale zdarzyło mi się 9, zdarzyło mi się 10. To
to już mało nie jest. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że jednak mamy ten mniejszy silnik. No ale takie wyniki osiągałem, tak to tutaj u mnie wyglądało. Także jeśli spodziewaliście się, że przeskoczymy z 2.0 na 1.5 i będziemy spalać połowę, no to nie będziemy. Przynajmniej ja nie umiem. I teraz, żeby mieć już pełny obraz, pytanie, ile takie cacko kosztuje? Aktualny cennik Ateki z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 koni mechanicznych startuje z poziomu 122 700 zł. Będzie to druga wersja Style z manualną 6-obiegową skrzynią biegów, a jeśli chcielibyście 7-obiegowe DSG, to przygotować musicie minimum 133 400 zł. Lepiej wyposażona wersja Experience kosztuje 148 500 zł. No i dodam, że w cenniku nadal mamy litrowe TSI o mocy 110 koni, tylko i wyłącznie z manualem, a także dwulitrowe TDI o mocy 150 koni, manual, automat lub automat i napęd na 4 koła. Warto też zwrócić uwagę, że od mojego ostatniego testu, który miał miejsce około 6 miesięcy temu, ceny powędrowały do góry o około 3-4 tysiące złotych. Także wiemy już mniej więcej wszystko, ale tutaj muszę wtrącić jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, nie mamy tego 2.0. Po drugie, jeśli chcemy mieć napęd na 4 koła w Seacie ATK, to musimy kupić diesla. Także tutaj pewien rozjazd. Jeszcze sprawdzę jedną rzecz, bo akurat stoję na światłach. Zobaczymy, czy DSG ma laga. Także uważajcie. Wygląda to tak. Mam wyłączony start-stop. Wciskam gaz teraz. I tak naprawdę samochód od razu jedzie. Oczywiście tutaj nie ma jakichś nie wiadomo jakich wrażeń z jazdy, ale chodziło mi o czas reakcji. To jest on tutaj naprawdę na całkiem dobrym poziomie. A przynajmniej akceptowalnym poziomie. Bo wiecie, że w DSG zdarza się różnie. Tu jest ok. Ale wracając do tych cen. Po pierwsze 4x4 no to diesel. Po drugie właśnie DSG. Ono wymaga dopłaty prawie 11 tysięcy złotych. To jest dużo. Szczególnie przy samochodzie, który nie kosztuje 250 tysięcy. 250 a 260 no to już takiej dużej różnicy nie robi. Spora kwota, ale cały czas uważam, że zdecydowanie warto tę kwotę przeznaczyć na taką skrzynię. Trochę ciężko mi sobie wyobrazić jazdę dzisiaj samochodem, którym jeździmy w większości po mieście, z manualem, no ale co kto lubi. Tutaj nic nie narzucam, mówię tylko i wyłącznie o swojej opinii. No i na koniec zostawiłem sobie rzecz, która tak naprawdę w tym samochodzie jest moim zdaniem najfajniejsza. Ja testowałem też ostatnio Skodę Karoq, czyli bliźniaczkę, siostrę, rodzinę Seata Ateca. Bardzo bliską rodzinę. I te samochody mają w sobie jedną rzecz, za którą ja te auta cenię, mimo że ja nie przepadam za SUV-ami czy crossoverami. A nie przepadam za nimi za prowadzenie. Tak, czy to w Karoqu, czy w ATC, to jest jeden z największych plusów tych aut. Mimo tego, jak wyglądają, czym są, to prowadzą się całkiem przyjemnie. I ja mam tutaj pewien fan z jazdy, mimo że nie mam 300 koni, nie jest to Cupra. Nie mam niskiego samochodu, siedzę wyżej. Tutaj prześwit to prawie 20 cm. No ale dzięki temu wiadomo, wszystkie krawężniki, dziury i tak dalej, nie ma co walić tych truizmów, każdy wie o co chodzi i po co kupuje się crossovera. Tylko bardzo często ten crossover to jest duży kompromis pod kątem prowadzenia samochodu, przyjemności z prowadzenia samochodu. To tutaj ta przyjemność jest, mimo bycia SUV-em, crossoverem i mimo 1.5, gdzie tej mocy jakoś bardzo dużo nie mamy. Przynajmniej na papierze. Jak w ogóle prowadzi się ten samochód? Ja zawsze mam takie pierwsze słowo, bardzo lekko. I to nie do końca musi być plus dla wszystkich. Myślę, że dla 95% klientów tego samochodu to jest plus, ale jak ktoś lubi taką manierę BMW, gdzie ta kierownica chodzi dużo ciężej, no to albo BMW, albo tryb sport. Bo w normalu, tak jak jadę teraz, no to ta kierownica chodzi dość lekko, tak charakterystycznie dla Seata czy Skody. Podobnie było w Karoqu. Jeśli to lubicie, to z Seatem Ateką na pewno bardzo się zaprzyjaźnicie. Podsumowując i mając już taką rozpiętość, od 150 koni w 1.5 przez 2.0 190 koni po 300 koni w Cuprze Ateca. Oczywiście każdy samochód jest do czego innego, ale moim zdaniem po tych wszystkich testach najbardziej optymalnym wyborem, nie dlatego, że najtańszym, tylko najbardziej pasującym do tego samochodu jest właśnie 1.5 TSI, bo, i to jest totalnie moja prywatna opinia, to nie jest samochód do sportowej jazdy, to auto nie ma dawać nam nie wiadomo jakich wrażeń, tylko to ma być auto praktyczne, rodzinne, wygodne, po prostu idealne na co dzień. I ono z tym silnikiem dokładnie takie jest, jak na dzisiejsze czasy jest całkiem rozsądnie wycenione. Także jeśli szukacie samochodu, który jest SUV-em czy crossoverem, ale cały czas da Wam przyjemność z jazdy, nie kosztuje milionów, to Seat Ateca jest tym, czym na pewno powinniście się zainteresować.
I to tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać, jak Wam podoba się to auto. Który silnik Wy byście wybrali, a może który wybraliście. Jeśli macie pół sekundy, to oceńcie ten materiał. To mi się na pewno przyda do rozwoju kanału, do zdobycia jeszcze lepszych samochodów. Pamiętajcie też o subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Bo co? Bo widzimy się za tydzień. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.